Siemaneczko, siemaneczko, witajcie w pierwszym odcinku z gry City Skylines 2. W końcu się doczekaliśmy drugiej części gry o budowaniu miasta, także stwierdziłem, że od razu na premierę ją kupię i zrobię dla Was jakieś odcineczki. Na razie póki co te odcinki zastąpią piątkowe odcinki z City Skylines 1, gdyż no naprawdę, wybaczcie mi, ale nie mam czasu nagrywać więcej odcinków w ciągu tygodnia. Ale kto wie, jeszcze może do tamtej serii wrócimy, bo tam w sumie dopiero początek rozgrywki, tam jeszcze nic się za dużo nie wydarzyło, że tak powiem. I może jeszcze tam wrócimy, ale póki co City Skylines 2 jest priorytetem. Słuchajcie, ja jeszcze w to nie grałem, jeszcze nie widziałem, jak ta gra wygląda. Nie wiem, czego się spodziewać, nie wiem, jak to jest rozwiązane. Jakieś tam filmiki widziałem na zapowiedziach i to w sumie na tym się skończyło, także ja jeszcze tej gry nie włączyłem, jak widzicie, nie ma tutaj żadnego zapisu. Dlatego i no zobaczymy co jak, także spoko, klikamy nowy gram. I co my tutaj mamy ciekawego? Kilka mapek widzę. Bliźniacze góry, tak to wygląda. Te góry są dosyć wysokie, więc tam raczej nie będzie możliwości budowania, więc może sobie odpuścimy na razie tą mapę. Delta rzeki, tu już widzę jakiś mały grid powstał, dali twórcy na początek. To może nie. Górska wioska, to może być ciekawe. Jakie tutaj mamy połączenia? Autostradowe, kolejowe, spoko, samolotowe, czyli chyba są... A nie, przepraszam, promów tylko nie będzie. No ja bym wolał, żeby promy były, bo to jednak daje... To nam daje dużo możliwości, jeżeli chodzi o sprzedawanie towarów, więc wolałbym, żeby te promy jednak były. Rozległe równiny, to może być ciekawe. Ale to też bardzo może być, powiem Wam, ciekawe. Obszar do zabudowy 16% tylko. O, proszę, to trochę mało. Ale to są wszystkie połączenia. Prom też jest, widzicie? Drogą morską połączenia, także kurde, nie wiem, nie wiem. Wodna przełęcz. A, tutaj promy też mogą płynąć. No może sobie to zrobimy, jeszcze to zobaczymy. A, tu będzie wjazd do miasta. Zakończony rondem, spoko, spoko. Ja i tak ronda robię zawsze na początku, więc może być. Dla mnie jak najbardziej okej. I obszar do zabudowy 41% i wyspa barierowa jeszcze jakaś tutaj jest. Jakiś prąd tu jest pociągnięty już, o proszę bardzo. Nie, słuchajcie, weźmiemy sobie to. Styl europejski, spoko, podoba się mi to. Nazwa miasta, Miśków. O kurde, no i teraz jest problem. Jak my nazwiemy nasze piękne miasto? Nic mi nie przychodzi do głowy. Koski, by stworzyć loso... O, losową nazwę można tak o zrobić. Szopowo, orzełków, osów, altówko, boż, muszkowice, wiewiórkowo, budyniów, hrabiowice, spoko, tymianków, igiełkowice, gorczykowice, gryzoniowo, sołtysków, strągów. O, strągów mi się podoba, muszę powiedzieć. Ruch lewej strony to nie, bo to będzie polskie miasto. Klęski żywiołowe niech będą. Odblokuj wszystko, nie. Nieograniczone pieniądze oczywiście, że nie. Rozpocznij samouczek jak najbardziej, sobie zobaczymy, co tam jest. No i dobra, rozpocznij grę, zobaczymy, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy tego tytułu. W ogóle dajcie mi znać, w razie czego, jakby było dźwięk za cicho, to zgłośnimy na następnym odcinku. No i dobra, co tu mamy? Witamy w City Skylines 2. W tym miejscu zbudujesz miasto swoich marzeń. Podejmij się złożonych wyzwań związanych z zarządzaniem usługami komunalnymi i sterowaniem ruchem ulicznym oraz obserwuj życie obywateli. Celem samouczków jest poprowadzenie cię poprzez pierwsze kroki budowy miasta. W miarę postępu odblokujesz więcej wskazówek, z których możesz korzystać w razie potrzeby. Dobra, budujmy. Zanim zaczniemy, zapoznamy się z sterowaniem kamer. No to akurat to ja wiem, jak jest sterowanie kamera, przynajmniej wiem, jak było w jedynce. Przesuwaj kamerę za pomocą bla bla bla. Steruj kamerą, to też wiem, to też tak było w jedynce. Przybliż, oddal, spoko, albo RF. Okej, świetnie, dzięki. Podstawy dróg, jak zbudować drogi. Drogi są tu, spoko. Podstawowa droga. Okej, czyli tak, teraz mogę wybudować tutaj drogę, tak? Gdzieś, jakoś gdzieś. Dobra, przybliżę sobie to.
Aktualnie mi trochę ten samouczek przeszkadza teraz. I teraz jak to zrobić? Aha, tutaj będzie 90 stopni, może być, spoko. I teraz z drugiej strony zrobimy to samo. I już mi się to podoba, że tutaj pokazuje, jaki jest kąt nachylenia na przykład. Dobra, od środka pociągniemy sobie jeszcze tu drogę i git. W ogóle nie mamy pieniędzy. A, 500 tysięcy, dobrze, dobrze. Drogi dwupasmowe, to znamy, to wszystko wiemy, węzły drogowe. Droga dwupasmowa. Droga umożliwiająca ruch w obu kierunkach, koszty utrzymania. Wynaleźć linii wysokiego napięcia. Rury, wodociągi i kanalizacje, spoko. Czyli już teraz pod drogami mamy to wszystko zapełnione, spoko, bardzo fajnie. Zwyższenie poziomu. Stopień zmiany określa, jak bardzo poziom się zmienia. To tu, dobra. Ten tryb sprawia, że dwie wybrane drogi będą przebiegać równolegle obok się. O, to bardzo ciekawe jest. Przeciąganie, no to wiemy. Budowa dróg zakończony, dobra. Na razie sobie to wyłączymy i zobaczymy, co dalej. No dobrze. Skrzyżowanie, jak to tutaj wygląda? Widzę, że buldożer coś poszło nie tak, to wiemy, znamy buldożera. Chyba na B on był, tak jest, dalej jest na B. Teraz tak, tutaj podwyższenie. Dobra, jeżeli chodzi o sterowanie, to wszystko jest tak samo jak było w jedynce, więc myślę, że sobie poradzimy. Dobra, co by to było zapotrzebowanie? To paski wskazują, jak sterfa aktualnie potrzebują. Co? Aktualnie potrzebne w twoim mieście. Im dłuższy pasek, tym większe zapotrzebowanie na daną strefę. Ok, czyli tak samo jak było tam w sumie. Dosiadki w strefie. Dobra, to wiemy. Strefy. Obszary. Należy do wyznaczenia dzielnic terenów. To nie. Strefy. Wymagania po tym samouczku. Dobra, podział strefy. Mieszkanie. Dobra. No to wiemy. Dobra, czy ja mogę ten samouczek wyłączyć? Bo już mnie denerwuje. Dobra, co to jest? Możesz wybrać motyw dla budynków w strefach. Wpływa to na ich wygląd. Możesz zmienić motyw w dowolnej chwili. Zmiana zostanie zastosowana przy wyznaczaniu dowolnej nowej strefy. Ok. Tryby narzędzi. Różne tryby narzędzi pozwalają kształtować. A to już kliknąłem tutaj? Serio? No dobra. Aha, możemy sobie kratki zaznaczać, tak? Starda, dobra, niech jeszcze będą tu w takim razie. Z drugiej strony zrobimy sklepiki, jeżeli możemy, ale to za chwilę. Mało guza gęstości, dobra. Domo średnie, a patrzcie, tutaj mamy więcej tych. Mamy więcej rzeczy. Usuwanie stref. Prawy przycisk myszy, no to znamy. Zmiana stref. Jeśli chcesz zmienić rodzaj wyznaczenia, możesz stworzyć na niej nową strefę. Ok. Budynki do rozbiórki, to wiem. Dobra. Chciałbym strefę komercyjną. Aha, ci nie mają tutaj wody teraz. Spoko. Podział na strefy komercyjne. Handel o małym zagęszczeniu. Dobrze, właśnie to chcieliśmy. Handel o małym zagęszczeniu zrobimy sobie może... Tak. Tu na razie na cztery kratki. Handel o małym zagęszczeniu. Tutaj będzie o dużym zagęszczeniu. Spoko, to tyle wiemy. Ok. Zapauzowanie symulacji. Nie, wolałbym, żeby była szybsza symulacja. Teraz tak, jakie tu są potrzeby? Za mało elektryczności, za mało wody, nagromadzenie ścieków. Dobra. Czy my to możemy jakoś ogarnąć? Przepraszam, symulacja. Prędkość symulacji, to wszystko znamy. Przemysł. Możemy zrobić przemysł. Ok. Przemysł możemy zrobić z tej strony, mi się wydaje. Na te wszystkie kratki. Specjalistyczny przemysł, a to będziemy się tym później zajmować, to sobie znajdziemy, to wiemy, o co tu chodzi. Dobra. Szukamy rodzenia do naszego nowego zakładu produkcyjnego. Aha, tutaj są jakieś informacje, dobrze. Zapotrzebowanie, te paski wskazują strefy, jakie są... Okej. Zapotrzebowanie przemysłowe. Aha, czyli przemysł potrzebujecie, dobrze. To przedłużymy sobie tą drogę w takim razie. Może zrobimy sobie coś takiego. 90 stopni. Tutaj troszeczkę kratki się zepsuły, ale to chyba nie szkodzi. I tutaj sobie dołożymy jeszcze przemysł. I myślę, że jeszcze
pyłu na spokojnie możemy sobie przemy zrobić. Tylko wszystko w porządku. Elektryczność, właśnie. Pokaż mi, jak zrobić elektryczność. Mamy coś takiego. Źródła elektryczności, bla, bla, bla. Znamy to. Co to jest? Mała elektrownia węglowa. Spoko. No, nie wiem, czy to jest takie małe. Dobra, słuchajcie, może sobie zrobię tutaj drogę. Zawiniemy ją tu. Tak wiem, wszystko na razie robię w kwadracie, ale to... No, tylko na razie tak robię. Czy kiedyś być może zmieni. Dobra, elektryczność i teraz tak, elektrownia węglowa. Postawimy ją sobie... Nie wiem, gdzie, kurde... Będzie tu. Dobra. Przewód elektryczny. Linia wysokiego napięcia, czyli to jest podzielone, dobra. Turbina wiatrowa, spoko, dalej. Źródło zewnętrzne. Aha, czyli możemy sobie z zewnątrz ten prąd chyba przyciągać. Dobra, turbina wiatrową mi każą postawić, więc nie będzie, że będzie postawiona turbina wiatrowa. Jak to wygląda? Kurde, nie będzie może tu koło tego na razie. Wybierz źródło elektryczne, do którego chcesz zacząć. Od którego chcesz zacząć i zamknij ten panel budowy, dobra. Czyli co? Odtąd mogę sobie podprowadzić chyba linię wysokiego napięcia. Tak? Nie. Dobra, inaczej. A patrzcie, to jest inaczej wykonane, czyli tak. Wychodzi na to, że tutaj te wszystkie drogi, które są w grze, one już mają kable wysokiego napięcia, wodę i ścieki, mi się wydaje. Popatrzcie, tu już elektryczności nie brakuje. Wysoki czynsz, ścieki, woda. Budowa stacji transformatorową, umieść stację transformatorową obok drogi. Zbuduj stację transformatorową. Gdzie ona jest? A, to jest stacja obok drogi. Dobra. To gdzie mam ją wybudować? Niech będzie może tu. Albo tu. Nie, tu. O. I elektryczne. Linia wysokiego napięcia. By linie wysokiego napięcia nie przebiegały nad drogami i budynkami, dostosuj ich poziom, by poprowadzić przewody pod ziemią. O. To coś nowego jest. Patrzcie. Czyli co, ja mam się teraz dołączyć do tej elektrowni, czy o co tu chodzi? Poziom linii wysokiego napięcia. Poziom linii wysokiego, aby linii wysokiego napięcia... No to już to mamy, dobra. Co teraz? Co linie przewodu są, dobra, spoko, to mamy. Połączenie z zewnętrznymi źródłami energii. Mamy się połączyć z zewnętrznym źródłem energii, zdaje się. Która jest... A tam jest, dobra. Jak to zrobić? Przepraszam. Ktoś mi powie? Dobra. Załóżmy, że będziemy szli tak. 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 Nie wiem, czy nie mogę przypadkiem... Znaczy nie muszę tego przypadkiem... Czy nie mogę tego zrobić przypadkiem pod drogami, ale nie jestem tylko pewny. A, czyli my możemy sprzedawać tą energię w jakiś dziwny sposób. Dobrze. Widok szczegółowy elektryczności. Widok szczegółowy elektryczności pokazuje nakładkę z przepływem elektryczności w mieście, która pomoże ci dostrzegać jej słabe punkty oraz rozwiązywać problemy. Okej. Okay. Przepływ elektryczności. Kurde. Widzę, że tutaj jest dużo więcej rzeczy do ogarnięcia. No ale dobra, wodociągi. Mamy wodociągi. Przepompownia wód gruntowych. Okej, czyli stąd możemy pociągać wodę. Tutaj będzie potrzebna droga. No dobra, zróbmy tak. Teraz zróbmy drogę. Osiągnięcie jakieś padło. Xbox Sound. Dobra, zróbmy może... To jest droga, jak tutaj się poprowadzić, trzeba poprowadzić drogę taką. Tak jest, dobrze. Łopanie. Dobra, tak nie zrobimy tego.
No, powiem wam, że do jedyneczki jestem przyzwyczajony i tak trochę tutaj inaczej jest, mimo wszystko. Tutaj poprowadzę. Dobrze, udało się. Dobra, nie będzie na razie tak. Droga jest, spoko. Brakuje pracowników, okej. Wodociągi, dobra, przepompownia wód gruntowych, mamy to. Przepompownia. To jest przepompownia, możesz korzystać z pompowni wód gruntowych, jeśli w granicach twojego miasta znajduje się otwarte zbiorniki wodne, okej. Dobra, dalej. Wybierz przepompownię, wybierz rodzaj przepompowni, do której chcesz zacząć i zamknij ten panel, by przejść dalej. Dobra, zamknij ten panel. Budowa przepompowni, spoko. Na razie jest to mi niepotrzebne. No dobra, muszę to zrobić jednak, bo to samouczek, spoko. Sorry, jakbyście słyszeli jakieś wybuchy w tle, to no tutaj jest coś takiego, że no na Halloween się strzela petardami. The city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks. No dobra. Jedna czarowa do transportowania wody pitnej w obrębie sieci wodociągowej, spoko. Łączenie przepompowni. Dalej. Recent spikes in demand have led to temporary local shortages in the city's fresh water supply. The public should be aware that we are struggling to get the situation in hand. This has been a local public service announcement. A nie, on jest podłączony, bo to jedzie drogą, spoko. Dobra. Jeszcze kanalizację trzeba zrobić. W takim razie. Od powścieków, proszę bardzo. Podstawowy obiekt przetwarzający ścieki, który. Wyłącz mi to. Żeby przepompowanie zanieczyszczono wodę z miasta do środowiska. Ulepszenie obejmuje dodatkowy zbiornik osadowy i system oczyszczania chemicznego. Dobrze. Co, może to zrobimy tu? Teraz moje pytanie, czy to jest podłączone? Aha, to nie jest podłączone, dobra. Dura kanalizacyjna, poproszę. Czy ja się tak mogę do tego dołączyć? Mogę, spoko. A czemu tej rury nie mogę podłączyć? Dobra, to musi być jeszcze droga. Kto to mi tu gada w ogóle? Rura kanalizacyjna, spoko, to mamy. Dobra. Zrobienie opcji, dobra robota, dało ci się ukończyć zadania i posiadasz podstawową wiedzę o budowaniu miasta. W miarę postępu odblokujesz więcej samouczków i wskazówek. Dobra, dziękuję bardzo, do widzenia. Czyli tak, tutaj potrzebujemy drogę się połączyć. Drogę mamy w sumie niedaleko, więc można to w sumie zrobić. Może zrobimy sobie tym razem wygiętą drogę w wypad. Może coś takiego zrobimy. Ulepszenia budynków usługowych, spoko, później. Chciałbym wyłączyć noc, jeżeli bym mógł. Przepraszam bardzo, mogę? Rozgrywka, tryb dnia i nocy. Dziękuję, do widzenia. I teraz tak. Brak połączenia z rurą kanalizacyjną. Dobrze, już to ogarniamy. Momencik. Rura kanalizacyjna. No i jak nie jest podłączona, jak jest? I to tu muszę dołączyć? Co ja to zrobiłem? Buldożerek, poproszę. Podziemie wejdziemy. Dobra. Widoki podziemi, spoko. I to tutaj już jest wszystko w porządku, tak? Działa jak trzeba. Przepompownia to nie, bo tutaj się robią ścieki. I teraz jest lipa, bo te ścieki będą. Znaczy to będzie zasysać ścieki. Nie możemy tak zrobić. Budowanych ścieków, zwiększa ile zręcznie w wodzie, spoko. Dobra. Ja jestem buldożer tu. Chciałbym to usunąć, jeżeli bym mógł. Tak, dziękuję. I teraz tak, jak tutaj idzie woda? W tamtą stronę, tak? To może ścieki zrobimy tu.
prąd wody idzie w tamtą stronę, więc powinno wszystko tutaj stąd zabierać, moim zdaniem. Dobra. Czy to będzie działać? Będzie działać. Dobrze. I teraz tak, tą rurę sobie tu usuniemy. Jakoś gdzieś coś. I czemu się to usunęło? Halo? Ja tej rury chyba nie potrzebuję tutaj. I tej rury też chyba nie potrzebuję tutaj. O. Czy wszyscy mają wszystko, co potrzebują? Pracowników nie macie, widzę. Spoko, zaraz będziecie mieli pracowników i budujemy troszeczkę więcej mieszkań w takim razie. Może sobie drogę odprowadzimy w tą stronę. Tylko prostą drogę. Może tak zrobimy. Prędko odstępu. O. Chyba zaczynam powoli to łapać. Dobra, tutaj sobie weźmiemy mieszkańców. Tu sobie weźmiemy mieszkańców. Niech się budują. I dobra, co wy tu jeszcze potrzebujecie? Zapotrzebowanie na mieszkania o średnim zagęszczeniu oraz komercyjne. Dobra, to zrobimy wam jeszcze w takim razie sklepiki gdzieś, bo na razie ich macie bardzo mało. Teraz tak, tu jest główny wjazd do miasta, więc tu możemy dać sklepiki, proszę bardzo, budujcie się. Potrzebujecie większe zagęszczenie, tak? Dobrze, to większe zagęszczenie zrobimy ten kwadracik. Proszę bardzo. Małe zagęszczenie jeszcze potrzebujecie, no to macie jeszcze tu. I teraz potrzebujecie jeszcze przemysł. Dobrze, zrobimy wam przemysł. Przemysł, jakby to zrobić przemysł tutaj? Tu możemy wam trochę przemysłu dołożyć. Tu możemy wam przemysł dołożyć. No i dobra. Ile my mamy mieszkańców w ogóle? To jest to? Populacja. Aktualna liczba mieszkańców zmienia na co godzinę. Aha, okej. Okay. Tu jest nazwa. Aktualnie tracimy 1500, powiedzmy, dolarów na godzinę. Bardzo spoko. Maleńka wioska jesteśmy na razie. Co to jest? Postęp, osiągnij kamienie milowe, aby blokować usługi narzędzia. Dobrze. Odpady chyba jeszcze nie są problemem. Służba zdrowia, co to jest? Jakiś szpitalek chyba, dobrze. Wjazd do miasta, może zrobimy tutaj przy głównej drodze, zrobimy jakiś szpital, proszę bardzo. Bardzo dużo tracimy, jeszcze więcej niż traciliśmy, no to spoko. Co to jest? Zadowolenie, średni poziom zadowolenia, zanieczyszczenie powietrza. Zanieczyszczenie wody. O nie, dobrze. Dlaczego woda jest zanieczyszczona, przepraszam? A, bo tutaj jeszcze kawałek tej plamki tutaj jest, dlatego. No. Ale spoko, damy radę. Powinniśmy chyba zacząć rozbudowywać troszkę nasze osiedle, że tak powiem. Powiedzmy, zróbmy to dotąd. I tu... nie łapię mi, kurde, i nie wiem teraz, chyba dotąd jest. I zrobimy tak, o. Teraz tak, tutaj złamiemy troszeczkę ten grid i damy po środku, żeby było troszeczkę inaczej. Okej, okay, spoko, może tak być na razie. Teraz tak, zrobimy wam populację, małe zagęszczenie potrzebujecie. To wybudujcie się tutaj wszędzie i wybudujcie się tutaj wszędzie. Poproszę. Sklepiki znowu chcecie. Nie ma problemu. Zaraz będziecie mieli sklepiki. Mogę wam przeznaczyć w sumie te kratki na sklepiki, żebyście mieli. Proszę bardzo. I wy potrzebujecie znowu przemysł. Dobrze. Przemysł. Przemysł jest chwilowo tu, ale podejrzewam, że ja go przeniosę kiedyś. Możemy w sumie wam koło przemysłu dać parę sklepików, dosłownie kilka. Powiedzmy tyle. No i dobra, i zobaczymy co dalej. Dusze dalej wyglądają tak, jak wyglądają statystyki miasta.
Tryb podziemny. Przegląd transportu nie mamy. Gospodarka miasta. Co to jest? Budżet. O kurczę, zupełnie inaczej to wygląda teraz. Pożyczki. Co my tu możemy zrobić? Pożyczki nie... spoko. Możemy chyba jakieś pożyczki wziąć. Aczkolwiek nie będę pożyczał. Proszę tylko, czy mamy taką opcję. Całkowita suma pożyczek 100 tysięcy możemy wziąć. Dobrze. Opodatkowanie. Drugi kamień milowy trzeba uzyskać. Spoko. Tutaj coś tam się świeci. Pola mapy. Czyli my na razie mamy to. Aha, możemy sobie dokupować. A, po małym kwadraciku możemy sobie dokupować. Bardzo dobrze. Podoba się mnie to. Teraz tak, postęp. O, my tu możemy odblokować urząd zaawansowany, służby drogowe, służby sanitarne dróg, sygnalizacje świetlne, znaki i dekoracje. Chcę to. Bo ja mogę ronda sam sobie robić. Ok. I teraz tak. Dostępne punkty rozwoju 0. Spoko. No dobra. I co wy teraz chcecie? O dużym zagęszczeniu chcecie domy? Nie ma problemu, zaraz będziecie mieli. Co to jest? This is an emergency broadcast to all citizens. A warning has been issued regarding rising levels of contaminants in the water supply. At this time, all citizens are advised to cease using tap water. If you are suffering from stomach pain, fever or headaches, please seek urgent medical attention. No zgadza się, a czy to kiedyś minie? Przepraszam. Bo się tak zastanawiam, czy to kiedyś minie. Tu się robi zanieczyszczenie, ale to jest spoko w sumie. No powiem, że słabo to wygląda. Ale wydaje mi się, że zaraz powinno się to zmniejszyć. Przynajmniej taką mam nadzieję. A jeżeli nie, to zrobimy drugą przepowiednię i zrobimy ją z tej strony po prostu, patrzcie. I dobra, woda. Było to chyba to. Wymagana droga, spoko. Dobra, zrobimy tu. I teraz tak, drogę poprowadzimy prosto tu. Proszę bardzo. Czy to działa? Pracownicy, produkcja wody. Hałas niski. Ale nie widzę tutaj statusu, czy to działa, czy nie. Ale chyba działa. Nie pokazuje, że potrzebuje. Aha, bo on sobie prąd bierze po ziemię, pod drogą. Dobrze, dobrze. W takim razie to wyłączymy. I powinno być lepiej. Jak to zniknie, to wtedy się włączy tą pompę i powinno być ok. Dobrze, czego wy potrzebujecie, moi mieszkańcy, kochani? Możemy wam przedłużyć w sumie teraz troszeczkę te osiedle, mi się wydaje. Tak mniej więcej stąd. Powiedzmy, że zrobimy to dotąd. Teraz tak, tu zrobimy drogę. Coś takiego. I teraz sobie to wygniemy. O! Dotąd zrobimy. Teraz buldożerem kawałeczek tej drogi wyburzymy tutaj. Czemu ja całą tą drogę muszę zburzyć? No dobra, niech będzie. Powiedzmy, że zrobimy ją dotąd. I tam zakręcimy. No i git. Teraz, jakby to zrobić? Może zrobimy coś takiego? Coś takiego? Takiego. Coś takiego? Żeby było zabawniej. I po środku to połączymy. O! Coś nowego. Dobrze. Zapotrzebowanie. Wy potrzebujecie teraz zapotrzebowanie na budynki o niskim i wysokim w sumie. To wysokie... Znaczy średnie zagęszczenie zrobimy może tutaj. Mała wioska. Dziękuję. Dobrze. Mamy dwa punkty znowu odblokowania jakieś. Damy radę. Zaraz to ogarniemy. Małe zagęszczenie sobie zrobimy jeszcze tutaj na trzy krateczki.
Sklepiki potrzebujecie, nie ma problemu, zaraz będą sklepiki. Pending updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow. Serio, nie mamy prądu? Nie, no mamy prąd. Dostępność elektryczności. To co, wy gadacie mnie tutaj? Attention. An air quality alert is currently in effect across the region due to unusual akumulatorów. Residents are strongly cautioned to remain indoors and use face masks as needed. Citizens with compromised respiratory systems should contact the healthcare providers for support. Brak dostępu dla pieszych? Local public service announcement. Jakim cudem? Second Moon Radio with your host J. Thomas Hornbuckle. Tune in tomorrow for a second. Dlaczego to jest brak dostępu dla pieszych? In today's news, the birth rate figures have just come out. That's right. If the birth rate continues to drop, we'll be looking at. Dobra, niech się wybuduje coś innego w takim razie. And that will affect everything from business and employment. My zaczęliśmy zarabiać? Nie, ale troszeczkę te koszty idą w dół. Spoko, jest git. We've recently been having what some are calling the worst kind of. Odpady. No właśnie. Wysypisko śmieci. Narzędzie do dostosowania wysypiska. Okej, okay. Czyli możemy sobie sami wybrać, jakie wysypisko ma być. Either way, if everybody is dying, that's a wild overstatement. Are you? Niech będzie tu wysypisko. Did you say panic? She said panic. The death rate is skyrocketing. Jestem ciekawy, czy to zniknie tak jak w jedynce było, że z czasem znikało. We'll be back after this. Możemy sprzedawać prąd, właśnie to wyczytałem, tylko nie bardzo wiem, jak to zrobić. Naprawdę nie wiem, jak to zrobić. Wiem, że mamy linię połączoną do zewnątrz gdzieś. Ją łączyłem, nie pamiętam już gdzie. Tam. Tylko jak to teraz sprzedać? Jakieś pewnie zarządzanie elektrycznością by się przydało. Ale tutaj czegoś takiego nie widzę. Może bezpośrednio elektrownia będzie musiała coś takiego zrobić. To która to była elektrownia? To była elektrownia. Zniszczenie powietrza. Przenieść budynek w inne miejsce. To nie. Pokaż to nie. Skuteczność pracownicy. Produkcja elektryczna 22 MW. Zużycie 100%. Okej. Okay. No nie wiem, nie wiem. Naprawdę nie wiem, co tu teraz robić. Na razie damy wam jeszcze trochę... może... jakiejś strefy przemysłowej. Produkujemy prąd z nadwyżką, więc możemy ją sprzedać wreszcie świata. Okej. Okay. Batalii przedstawiciel usług... Dobra. Wybierz imienia autora CIRPA. Wyświetli się panel zawierający dodatkowe informacje o tej osobie. Okej, okay, spoko, nie chcę tego. Tylko dalej nie wiem, jak to zrobić, żeby... sprzedawać tam elektryczność. No bo tak, tu jest elektrownia, ona jest podłączona do generatora tutaj. Z tym nie możemy nic zrobić. Czy tutaj coś jest? Opodatkowanie mamy, patrzcie. Dobra, w jedynce można było ustawić na 12, zanim ktoś zaczął narzekać. Więc może tutaj też tak zrobimy. Jak to nasze koszty wyglądają? Jezu, my cały czas tracimy, no niedobrze, niedobrze. Aczkolwiek mamy ponad milion, więc nic nie powinno się złego bardzo wydarzyć. Zanieczyszczenie powietrza w ogóle. Zarządzanie odpadami. Turystyka. Poziom budynków, populacja, zadowolenie majątek obywateli, wolne miejsca pracy. Zanieczyszczenie wody, zanieczyszczenie gleby. Powietrza, o właśnie. Aha, i to wszystko leci w tą stronę, ta. Okej, okay, okej. Okay. Dobrze, to będzie trzeba przenieść po prostu tą elektrownię. Gdzieś po prostu tam, o, gdzieś daleko. Bo ja widzę, że to idzie z wiatrem tutaj do ludzi. Zanieczyszczenie.
I dlatego jest, kurde, jak jest. No dobrze, to już będziemy wiedzieć, o co chodzi w takim razie. Tutaj możemy sobie przydzielić jakieś nowe rzeczy. Strefy parkingowe. Samochody potrzebują miejsc do parkowania, a obszary o wysokim zanieczyszczeniu ruchu odnoszą duże korzyści związanych z tref parkingowych. Dobrze, ja sobie to może odblokuję. No i tyle, kurde. To by było chyba wszystko na pierwszy odcinek. Będzie prawdopodobnie cała seria z tej gry, także mam nadzieję, że będzie wam się to podobać. No i jeżeli oczywiście wam się podobało, no to zostawcie łapkę w górę, suba i napiszcie, co zrobiłem źle. Ja podejrzewam, że zrobiłem masę rzeczy w tym odcinku. No bo tak jak mówię, dopiero co odpaliłem tę grę i tak naprawdę jeszcze jej nie znam. Dobrze, to ja się już z wami żegnam. Dzięki bardzo, życzę wam miłego weekendu. Trzymajcie się i cześć.